Niedawno taki artysta Mariusz Dowin napisał tekst do moich dwóch utworów. Jeden jest osobisty bardzo, ale do moich... Muzykę. No muzykę napisał... No. A, sobie, ja znowu... No, lapsus. Lapsus, okej. Okay. Ja jestem tutaj, żeby tak tłumaczyć. Tak jest, tak jest. Posłuchaj mnie teraz. Posłuchaj, Bożenna. Napisał muzykę do dwóch moich wierszy, że się tak nazwijmy, tak? Jeden jest taki osobisty, zwykły o życiu i tam na przykład nie będziesz miała kurde, gryź się, czochać w głowę i tak dalej. Drugi jest krótszy, gdzie się zaczyna, kto mnie wygonił z plotyńskiej jedni i rzucił czas i uplótł los i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj już czytelnik musi, to był Plotyn na przykład, nie? Zapytam się. No właśnie. I tam dalej idzie i ten. Ale ja jakby się tym nie przejmuję, bo to jest jakby proste, ale całokształt jest, no, powiedzmy, tu mógłbym wpleść ten wiersz, nie? I to by tak brzmiało, bo mam zawsze dylemat z takimi artystami wybitnymi, nie? Bo to są... Kiedyś byłem na takim spotkaniu, ja wam coś powiem osobistego. Czy ja mogę prosić piwo? Proszę? Będziemy... Słuchaj, ja ci coś powiem. Coś osobistego ci powiem. Kiedyś byłem na takim spotkaniu poetyckim, bo rzadko chodzę. To jest moje, ja wiem, trzecie, czwarte w życiu. I tam siedzieli wykształceni ludzie, sami, magistrzy, doktorzy i tak dalej. Ja na stoliku przyniosłem, bo moja tam któraś narzeczona, wtedy współczesna, tamtejsza znaczy w przeszłości, poprosiła, przynieś, pokaż, bo to ty tam piszesz tak fajnie, nie? Ja jestem, mówię, grafoman, ale mówię, dobra, wydrukowałem. A wie pan, co to, kto to jest pisarz? Ale to czekaj, wydrukowałem, bo... Przepraszam, bo cofam pana. Cofam pana. A czy wiesz, słyszałeś na przykład, ja ci powiem, to mi się strasznie spodobało. Pisarz to grafoman, któremu się udało. No to piękne, no widzisz, no to jest cudowne powiedzenie. Ale skończę tylko tamtą myśl. Byłem na takim spotkaniu, to było 15 lat temu, 2005, w takiej małej kawiarence koło Teatru Polskiego i tam siedzieli tacy wszyscy patentowani, nie? Ale ja, kazała mi przyjść, to ja tam przyszedłem. 18 lat. I parę rzeczy tam... Po amerykańsku. Dziękuję, to mogę. No. I ja zrobiłem, mówię do niej, zobacz, to zrobimy, to ja przyniosę, wydrukowałem to, nie? Wydrukowałem chyba z 30 kartek, nie? Oczywiście, no moich. Ale znalazłem w tam buchach tam jakieś tam właśnie Różewicza i kogoś tam i tam też wydrukowane i tak i rzuciłem, oni sobie czytali, nie? Nikt nie zwrócił uwagi na Różewicza. A tacy wszyscy magistrzy i doktorzy. Ja mówię, no widzicie, ale to jest Różewicz. A każdy z nich odrzucił. I teraz tak, ja nie krytykuję Różewicza, bo Różewicz wielkim pisarzem i poetą był, geniuszem. Ale też takie kocopały nieraz pisał, że po prostu przechodzi do porządku dziennego. Oni nie zauważyli tego. Za co im dyplomy dają? No nie, oni nie są winni. Ale słuchajcie, mamy tutaj głos młodego pokolenia, pracownika naukowego. Może pytałem tutaj, właśnie pana Krzysztofa Wróblewskiego, który, to Krzysztof Wróblewski, ten to mój kumpel, nie? I ja pisałem już w liceum. To słuchaj, ale on był tego, i poszedł na te studia. Przepraszam, mogę jeszcze coś? Jak ja zaczynałam, mówię, 20 lat temu poważnie pomyślałam i właśnie pojechałam na spotkanie z Marianną Bocian. Ona akurat liderowała temu spotkaniu. To ja umiałam swoje wiersze na pamięć. Recytowałam, ich nie było tak dużo jak teraz, więc teraz też niektóre potrafię wyrecytować, jeżeli jest taka potrzeba, na przykład na spotkaniach towarzyskich, więc mam wiersze dyżurne, które umiem, a ja ciebie proszę i proszę i proszę o te dwa wiersze i nie mogę się doprosić. To są grafomańskie wiersze, jeden sprzed 40 lat. To ten poproszę sprzed 40 lat. Ja tutaj też pokazywałam swój sprzed 50 ponad. Dobra, to powiesz mi, kto to napisał. A już mogę? Proszę bardzo.
mi się uda. Spadające krople potu tumanią mój oddech. Ręka nie sięga po kieliszek. Umiera w drżeniu skupiona ogromnym. A sekcja mózgu wysyła brudne myśli w stronę najbliższą od lustra ku sobie. I wiekuisty tuleł się niemy, śmiejąc bezsenność wciąż otwartym okiem. To akurat, to akurat był 81 rok. Dobra, jeszcze raz z gitarą to zadam. No. Albo się. Ja w życiu nie recytowałem wierszy. Się, chłopaki, na scenę, na scenę. Tak jak ten. Jak ten. Bardzo militarny. Słyszałem, umarł w akcji tego araba. Panie Januszu, to co pan na to? A Maciej dwa słowa. Ale proszę tylko nie wymyślać, tylko prosto z mostu. Fajne pismo było, prawda? Tak. Zostałem tu wywołany do odpowiedzi. Dwa słowa. To lubię, rzekłem, to lubię. No rzeczywiście tak jak słuchałem od początku pani utworów, to właśnie tak miałem w głowie to słowo aforyzm i zresztą potem pani o nim wspomniała, no to tak mi się narzuciło chyba tak od samego początku i też tak mi się wydaje, że wiele z tych wierszy można by było... A ja mogę zapytać? Mogę? Krytyka? Krytyka to już duże słowo, to jeszcze przyszłość. To znaczy, my wszyscy wiemy, że artyści żyją dłużej. Metaforycznie, oczywiście metafory tutaj użyję, jeżeli chodzi o tą długowieczność. O krytykach się zapomina, a artystach przez nich krytykowanych z reguły nigdy. Także dłuższe jest życie krytykowanego artysty niż samego krytyka, prawda? Jednemu się udało, nie byle kogo krytykował, Zoj. I ja pana zapytam po babsku. Nie lubię mężczyzn, w których jest babstwo, natomiast u kobiet nawet mi się podoba. Także ja pana zapytam po babsku. Jak się pan czuł, słuchając mojej... Nie wyszedł pan. To jest już dla mnie jakiś znak. Ale teraz chciałabym zapytać, a dlaczego pan nie wyszedł? Jak się pan czuł, jak słuchał pan mnie czytającą wiersze? Dobrze się pan czuł? Czy źle? Czy zły pan był na mnie? Czy że zabrałam panu czas? Czy nie? Czy wyklika pan moje nazwisko w Google'ach? Czy da sobie pan w ogóle spokój? Czy czasem się panu przypomnę, jak będzie pan szedł ulicą Wrocławia? Czy też nie? Proszę mi odpowiedzieć. Raczej wolę wersje papierowe, więc pewnie klikać nie będę. Tak bym odpowiedział. Ja myślę, że to spotkanie jakoś utkwi mi w pamięci. Znaczy też tak, będąc szczerym, to oczywiście nie wszystkie wiersze mi się podobały, jeżeli chodzi o pewną estetykę, ale wiele z nich, to znaczy co mi się podobało i to nie wiem, czy one z taką, znaczy wiele z tych utworów z taką intencją było pisanych, czy też nie, ale to może jest mniej ważne, ale co mi się podobało, że można by było je wykonać muzycznie. Tak. Jakaś taka śpiewność, jakieś takie dążenie do rymu, to może niekoniecznie, ale do pewnych współbrzmień i puenta. To myślę, że puenty takie wyraziste, to jest coś na pewno ciekawego w pani poezji i coś, to jest taka
Zwłaszcza jak się już kilku utworów wysłucha, to potem w pewnym momencie na te puenty już się zaczyna czekać i to też jest, dziękuję, też jest jakoś ciekawe. Przepraszam, mogę wejść w słowo, żeby spuentować ten kawałek, który pan powiedział. Lubię ten moment w sobie, ten krótki spasm po dobrze spuentowanym wierszu. To też jest puenta. Także cieszę się bardzo. Jestem bardzo świadomą poetką. Ja mogę jak Gombrowicz o każdym swoim wierszu napisać traktat. No, ale myślę, że to mnie nie dyskryminuje jako poetki, dlatego że ja oprócz tego elementarza mam jeszcze bardzo wiele abecedariuszy, które uważam za doskonały trening poetycki. Dlatego, że powiedzieć sensowną rzecz z dydaktycznym akcentem w 24 wersetach alfabetu, to nie jest taka prosta rzecz. Dlatego ja sobie to swego czasu traktowałam jako taki trening, prawda? Tak jak swego czasu traktowałam też jako trening haiku. No i fajnie, że to widać w mojej twórczości. Powiem tak, ja znam ten elegancki język, którym mówiono do lat 90., ale też nie unikam tego języka, a więc no i próbuję też nawet, może to jest ta drażniąca forma, bo próbuję sobie, też używając tego współczesnego języka, też język komputerowy wpływa na to, jak mówimy teraz, prawda? Miksuję sobie, szczególnie w poezji, prawda? Miksuję sobie języki, ale też język jest przede wszystkim bohaterem u mnie. I jeżeli no to mogłam zaczekać, to może bym się doczekała, że pan by to powiedział, ale jak to baba. Mogę zabrać Proszę. Głos? Czyli bardzo. Bożenna, to ja. Mogę zabrać głos? Proszę. Słuchaj. Przede wszystkim to ja tobie dziękuję, bo ja tu miło spędziłem czas i spędzam dalej. Parę wierszy mi się naprawdę podobało. Wyniosę z tego na przykład to, że już wiem, że strasznie lubię, to oksymoron nie można mówić, na przykład. Ale i tutaj naprawdę szczerze mówię. Teraz tak, żebyś nie odebrała tego ani wy, panowie, wszyscy dżentelmeni po tych wyższych, że ja mówię to jakoś taki, bo jestem taki zakompleksiony, malutki człowieczek i tam nie mogę Ale się... Ale fajne wiersze piszesz. Nie mogę się nadrapać na głowę i tak dalej. Nie. Tylko mnie zawsze intryguje, bo ja szanuję tych ludzi, ja mam podziw, atencję do was, naprawdę. Bo to studia takie, bo to dyplomy, jedne, drugie, trzecie. Uwierzcie mi, że tak, tak jest. Na mojej leżance leżało wielu ludzi, ja skończę tylko myśl. I teraz tak. No, przerwałeś. Ale... Gestem. No tak, bo ja jestem też taki gestowny, wiesz. Całe życie dotykam ludzi, to muszę ćwiczyć, masować i tak dalej. Natomiast... O, już wiem, to A masz dyplom na to, żeby ćwiczyć, masować? Tak, mam, ale średnie wykształcenie. Więc ja, żeby uczyć, dobra, musiałam mieć... Wiem, ale nieważne, ale ty powiedziałaś to filozofia, to, tamto, dobra, nieważne. Skończmy to, bo ja nie mam... Możesz sobie mieć profesurę, doktor habilitowany. Tylko, o, wątek już odzyskałem. Otóż, wszyscy ci ludzie, tak jak tu siedzimy, rozmawiają i potem jest jakiś wiersz i wszyscy... Jeden doda to, ten doda tamto i... I nagle wiesz, 10 strofek, tak jak sama powiedziała, traktat się robi, można napisać, jak Gombrowicz, nie? To jest dla mnie, wiesz, ja lubię słuchać nocnych rozmów, bo tam kiedyś jak właśnie ten Różewicz wspomniany umarł, czy jakiś inny poeta,
to tam się ci profesorowie przez godzinę, ja w radio sobie, wiesz, spałem nocka i słuchałem, co oni tam opowiadają. I słuchaj, no to było piękne, ale dorabiali takie rzeczy, gdzie ten poeta nawet nie myślał, że oni będą potem snuć takie kawałki. I tak jest na wieczorkach poetyckich, że tłumaczysz swój wiersz, dlaczego, a po co, a tu miałem na myśli, a tu tego. No nie, no wiersz to jest wiersz, słowa to słowa, jest myśl, ja kropka, nic nie zdanie. Tłumaczyłam. No nie, mówiłaś wcześniej, tylko to jest nagrane, to zobaczysz sobie. Z przyjemnością. No, no bo na początku siedziałaś i tutaj to, inspiracja taka, taka, to i tak dalej. Tłumaczysz już, co ja mam zrozumieć z tego wiersza na przykład. Jeśli ja się mylę w tej chwili, to ja cię przepraszam z całego serca. Ale parę razy tak usłyszałem. Przyjęłam przeprosiny. Zresztą pan Srokowski pytał ciebie o coś, a ty uciekałaś od odpowiedzi. Ja bym od razu mu powiedział, kogo ja czytałem. Nie? Przecież ja wszystko o wierszach opowiedziałam. To potem, odpowiedziałam. Potem dopiero, ale on musiał wymuszać, jak na zeznaniach. Powiedz. No bo miałam to w reklamówce, nie miałam tego pod ręką. No ale fajnie, że to zrobiłaś, no i to jest fajne. No. Znaczy, znowu to wygląda, że ja atakuję, ale nie atakuję, tylko... Ale atakuj, ja lubię szczerość, rozumiesz? Jest pytanie, jest odpowiedź. Jesteś strasznie szczery. No dokładnie, jestem strasznie szczery. Ale ja się nie boję. To jest oksymoron. A się nie boję, więc... No i to jest fajne. Bądź szczery. Wiesz, ja się nauczyłem dużo, ja się zawsze od ludzi dużo uczę. Ja ale też się dzisiaj strasznie dużo nauczyłam, strasznie. Ale strasznie szczery może być dwuznaczne tutaj, wiesz. No tak. Dokładnie, chwycił mnie, brawo. Mój syn. Cudownie. No. I za to lubię ludzi, bo to jest dla mnie nauczka, ja pamiętam. Fajnie, takie rzeczy. O widzisz, dzisiaj, ja lubię, przepraszam, uwagę. Mogę? Proszę. Dzisiaj właśnie rozmawiałyśmy, dwie kobiety, o tym, że wszyscy mówią, jak ludzi kochają, a ludzi trzeba po prostu polubić. My musimy się polubić i wtedy będziemy umieli się pięknie różnić, prawda? To teraz się znowu szpileczkę wbiję. I jeszcze mówiłeś o Plotynie. Znaczy, jeszcze mówiłeś o Plotynie taki, i Plotyn mówił o jedni. No właśnie. A my ciągle szukamy różnic, jak mężczyzna to z Marsa, jak kobieta to z Wenus, a dlaczego nie z Ziemi? Przecież jesteśmy jednoplanetarni. Ja bardzo lubię poetów, znaczy, znowu źle, może inaczej, ale nieważne, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, mam w domu rozmaitych, bo tu pan Stanisław Srokowski pytał, to mi tam w głowie chodziła na przykład taka pani Jerzyna, ze wschodu, bardzo mało znana poetka, która wydaje cudowne wiersze. Ale Zbigniew Jerzyna to znam. Ale nie, to jest kobieta, ona ma już miesiące i tak samo nie żyjący już. Nie, ze wschodu tam mieszka. Ja mam jej to miki, wiesz, bo rodzice byli kiedyś w tym, na wschodzie, w Nałęczowie i ona tam kupili. Cudowne wiersze kobieta pisze, cudowne. Ja czytam wieczorami i mówię, kurde, no jak można tak tkać ładnie, nie? I co? I nie jest znana. Tomasz Gruziński, taki, no cudowny poeta, zapomniany. Polecam. Zresztą pan pewnie wie, nie, kto to jest. Nie, no to... Ale to będzie wiedział. To proszę posłuchać. Tomasz Gruziński. Ja go mam... Rzadko zaglądam, szczerze powiedziawszy, ale po prostu mi się przybył, bo stoi u mnie na półce. I ja po prostu niedawno w internecie kogoś słuchałem, jakaś audycja była, coś tam sobie klikałem i ktoś wspomniał o tym poecie, a ja tak sięgnę, no przecież ja go mam. I rzeczywiście on cudownie pisał. Bo ja w ogóle to staram się unikać czytania poezji, żeby nie ingerować w swój umysł, żeby nie kopiować, bo człowiek się inspiruje. Poczyta tu, poczyta tam i nagle chce coś stworzyć, wiesz, i zaistnieć i tam nagle kombinuje. Jak do mnie ktoś powiedział, że ja wojaczkiem pojechałem, to ja mówię, człowieku, ja w życiu wojaczka nie czytałem, ale mówię, przeczytam. I w wieku 54 lat, a mam 55, przeczytałem wojaczka. I po prostu mnie wygięło. Mówię, genialny. Po prostu miał takie wiersze, że one wbijają człowieka, wiesz, siekiera w głowę i nie wiesz, co o tym myśli. Cudownie pisał. Nie sięgam do niego dalej, żeby mi coś nie utknęło, chociaż już mam swoją drogę, swoją płaszczyznę twórczą, wiem, co robię
I wiecie, ja mówię cały czas, że jestem grafomanem, bo jestem, ale z drugiej strony mam perełki, że się nie wstydzę ich i za cholerę się nie będę wstydził. I kiedyś tu zrobimy ze mną. No. I będzie, kurde, 50. Zapowiedź dzisiaj tego, co wiesz. Mogę o coś zapytać? Proszę bardzo. Żółte popołudnie. Czy ten tytuł mówi któremuś z panów coś? Nie, żółty szalik to nie mówi. O, właśnie. A Żółte popołudnie wyszło w 2008 roku w biurze literackim we Wrocławiu. Autor Żółtego popołudnia nazywa się Wallace Stevens, amerykański poeta, który odszedł w 1955 roku, w tym roku, kiedy ja się zaczęłam, on się skończył. I a propos poszukiwań, to jego idea porządku w Key West. Najpierw przeczytam, a potem, potem porozmawiamy. Kobiecy śpiew niósł się nad geniuszem morza. Woda nie stała się nigdy myślą albo głosem. Czymś w pełni cielesnym, wymachującym pustymi rękawkami. Lecz w jej pantomimie krył się szloch. Przez cały czas był płacz, obcy nam, choć go rozumieliśmy, nieludzki, całkiem oceaniczny. Woda nie była maską, nie była maską kobieta. Piosenka i fale nie brzmiały równocześnie, bo choć kobieta śpiewała to, co właśnie słyszała, to w jej śpiewie dało się rozróżnić słowa.